Za kilka tygodni nowe otwarcie we władzach samorządowych, ale teraz dotychczasowi władający rozliczają się z deklaracji złożonych jesienią 2018 roku. O podsumowanie trzeciej swej prezydentury pokusił się dzisiaj Czesław Renkiewicz. Jestem zobowiązany do rozliczenia się z mieszkańcami, do zaprezentowania się, w jaki sposób spełniliśmy oczekiwania, spełniliśmy te obietnice sprzed 5,5 roku. Przypomniał, że mijającą właśnie kadencję Suwałki rozpoczynały otwierając wyczekiwaną przez dziesięciolecia obwodnicę miasta. To jednak nie jedyna inwestycja drogowa, wprawdzie nie miejska, ale dla mieszkańców zbawienna. W tej mijającej kadencji udało nam się prawie w 100% zrealizować tak zwaną trasę wschodnią. Zbudowaliśmy kilkanaście dróg osiedlowych na nowo powstających osiedlach. Powstała arena Suwałki. O tym już nie pamiętamy, bo w listopadzie 2019 roku ten obiekt był uruchamiany. Powstało bardzo dużo kompleksów, obiektów sportowych położonych przy suwalskich szkołach. Przy szkole podstawowej numer 5, Orlik przy ulicy Rotmistrza Pileckiego. Odbudowaliśmy dwa boiska przyszkolne z uwagi na mocno ich wyeksploatowanie. I również starówka, nie sądziłem, że nam udało się tak dużo wykonać w centrum miasta. Co się stało w ostatnich 5 latach? Mamy bulwary, mamy stare łaźnie, mamy 3 wyremontowane, odrestaurowane kamienice, tutaj od ulicy Wigierskiej jadąc, 18, 20 i 22. Mamy po remoncie Muzeum Marii Konopnickiej. W końcu Suwalski Sok na ulicy Noniewicza też został poddany gruntownej przebudowie. Wśród dokonań samorządu wymienił również rewitalizację kamienicy przy Sajneńskiej 22, budowę ponad 140 mieszkań, zakup niemal 20 nowych autobusów komunikacji miejskiej napędzanych gazem. W gospodarce komunalnej dużo się działo i w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami, gdzie powstała nowa segregacja, linia do segregacji odpadów komunalnych i PEC w ramach dekarbonizacji odchodzi od węgla i wybudował oczywiście 2 kotły na biomasę i kolejne inwestycje są przygotowywane. Ale również, szanowni państwo, poprawiamy bazę w naszych szkołach. 4 rozbudowujemy, powstaje nowy basen przy szkole podstawowej numer 10, nowy stary. Remontujemy obiekty. Tak naprawdę w tej mijającej kadencji nastąpiła rewitalizacja, termomodernizacja wszystkich obiektów oświatowych w naszym mieście. Miastu przybywa mieszkańców kończących aktywność zawodową, dla których zorganizowano 5 klubów seniora, uruchomiono program Złota Rączka czy poszerzono ofertę Suwalskiej Karty Mieszkańca kierowaną do osób w jesieni życia. W sumie w ciągu tych 5 minionych lat przeznaczyliśmy my jako miasto na inwestycje kwotę ponad 450 milionów złotych. Te dokonania są widoczne chyba dla naszych mieszkańców, dla osób, które przyjeżdżają do naszego miasta. Widzimy te pozytywne reakcje ze strony właśnie Suwalczan i naszym zamysłem, naszym zamiarem jest, żeby ten pozytywny trend przemian, transformacji tego miasta utrzymać. Plany na kolejne 5 lat są obszerne. Budowa wewnętrznej zachodniej obwodnicy, ulic na nowo powstających osiedlach mieszkaniowych, kontynuacja planu tak zwanego odwracania miasta do rzeki, czy budżet obywatelski w kulturze. Ale też coś, co może poprawić sytuację mieszkańców doświadczonych inflacją. Samowystarczalność energetyczna miasta, czy nowoczesny system gospodarowania odpadami. W planie także referendum w sprawie budowy mediateki, ale też kolejna rada. Tym razem kobiet i spore plany wsparcia płci pięknej. Poprawa dostępu do opieki ginekologicznej, wsparcie dla matek po porodach i kobiet karmiących. Wśród propozycji interesujący pomysł na stworzenie szkoły samoobrony dla kobiet, zwiększenie oferty senioralnej. Dla młodych oferta zakupu działek budowlanych z 50% ulgą, sportowy bon młodzieżowy czy system stypendialny współfinansowany przez samorząd i przedsiębiorców. Ci ostatni, według zapowiedzi prezydenta, będą mogli również liczyć na lepszą współpracę z lokalnymi władzami poprzez szerokie, aktywne konsultacje.